Warszawskie inwestycje. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystości zawieszenia wiechy i na krótkim spacerze w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jest mi bardzo miło Państwa powitać w imieniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie generalnego wykonawcę Warbudu, który jest naszym gospodarzem na tym obiekcie, oraz w imieniu miasta stołecznego Warszawy. Chciałam pokrótce tylko opowiedzieć Państwu, co to jest za miejsce, w którym się znajdujemy, i też opowiedzieć o tym, że nie jest to miejsce, które powstaje w geście pojedynczych zadań. To jest cały sztab osób, które realizują ten budynek, i bardzo zależało nam na tym, żeby Państwo też, którzy zresztą są z nami tutaj, bardzo serdecznie Państwa witam, żeby Państwo mieli świadomość, jak duży zespół pracuje nad tym budynkiem. Budowa zaczęła się w 2019 roku. Generalnym wykonawcą jest Warbud S.A. Za projekt odpowiada nowojorska pracownia Thomas Pfeiffer & Partners we współpracy z pracownią architektoniczną APA Wojciechowski. Generalnym inżynierem kontraktu jest ECM Grupa Polska oraz Portico, a za opiekę prawną w zakresie inwestycyjnym dla MSN-u odpowiada KKLW Kustrzyński-Łyszyk Wierzbicki, oraz za, żeby tutaj nie pomylić, ponieważ moja praktyka jest praktyką teatralną i muzealną, a mniej budowniczą, więc proszę wybaczyć, że się posiłkuję tutaj wsparciem, ale projektantem konstrukcji i instalacji obiektu jest Bura Happold. Bardzo serdecznie wszystkim zespołom dziękujemy za wielką pracę i wysiłek. Jesteśmy w zasadzie na takim, można by powiedzieć, półmetku, chociaż właściwie wiecha to jest moment, kiedy osiągamy najwyższą wysokość budynku. Bardzo jest nam miło, nie będę przedłużać. Mamy bardzo napięty grafik, także będę szanować Państwa czas i czas naszych gości. Bardzo się cieszę, i zanim przedstawię nasze gościnie i naszych gości, chciałabym także powitać bardzo serdecznie członków i członkinie Prezydium Rady Miasta, Komisji Kultury i Promocji Miasta, dyrektora Biura Kultury Artura Jóźwika oraz wszystkie zespoły realizujące i budujące zespół muzeum. I jeżeli chodzi o naszych wspaniałych gości, chciałabym przywitać bardzo serdecznie panią Ewę Malinowską-Grupińską, przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Panią Aldonę Machnowską-Górę, wiceprezydentkę Miasta Stołecznego Warszawy. Panią Joannę Mytkowską, dyrektorkę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I pana Karola Poszerkiewicza, dyrektora Regionu Północ Warbudu. Dzień dobry, chciałabym zaprosić do mikrofonu panią prezydent Aldonę Machnowską-Górę. Sprawdzamy wysokość mikrofonu, jest wszystko dobrze. Pani prezydent, chciałabym zadać pytanie, w jakie miejsce w polityce kulturalnej miasta stołecznego Warszawy zajmie nowe, a właściwie nie nowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Placu Defilad? Tak, szanowni państwo, rzeczywiście dzisiaj jest niezwykle ważny dzień. Myślę, że dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej, dla kultury w Warszawie, dla miasta Warszawy, ale także dla całej Polski, ponieważ to jest ten największy krok milowy, jaki poczyniliśmy w budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wiecha, to znaczy, że cała konstrukcja żelbetonowa jest skończona, budynek ma swoją wysokość i przez następne kilkanaście miesięcy już będziemy tylko obserwować prace kończące tę budowę, a także prace wykończeniowe. Ten budynek i Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest bardzo ważne. Po pierwsze dlatego, że Warszawa stawia na kulturę, jest miastem kultury i jest też miastem tej kultury szerokiej, różnorodnej, dostępnej każdemu blisko domu, ale także tej kultury krytycznej, wychodzącej poza granice miasta, czy nawet poza granice Polski. I Muzeum Sztuki Nowoczesnej taką instytucją właśnie jest. A po tym, kiedy będzie mogło już rozwinąć swoje
swoje skrzydła w tym nowym budynku, z pewnością będzie instytucją ponad krajową o zasięgu nie tylko miejskim, ale także ponad o zasięgu większym niż tylko Polska. Chcę teraz powiedzieć, co dla mnie jest bardzo ważne, ponieważ w zeszłym tygodniu udało się podpisać wszystkie dokumenty i wiemy już, że od stycznia 2023 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie w całości prowadzone przez miasto stołeczne Warszawa, więc też tak jak jesteśmy odpowiedzialni za inwestycje, za budowę na placu tutaj budynku, tak będziemy też odpowiedzialni jako miasto razem z dyrekcją i zespołem Muzeum Sztuki Nowoczesnej za program i za przyszłość tej instytucji. Mówię o tym, że instytucja będzie miała zasięg ponadlokalny, ale jednocześnie ta architektura i ten budynek jest bardzo głęboko zanurzony w lokalności i w mieście. To, o co pytała pani Marto, czyli jak to się wpisuje w politykę miejską, wpisuje się w ten sposób, że to będzie i jest już chyba ten punkt główny nowego centrum miasta, nowego centrum Warszawy, który stawia na to, żeby centrum było dostępne, żeby można było przechodzić z miejsca do miejsca niespiesznie, na pieszo, albo rowerem, albo korzystać z komunikacji miejskiej, nie tylko korzystać z auta i z samochodów. I architektura tego budynku już powoli widzimy, że też taka jest. To znaczy ta część zero będzie częścią otwartą po prostu dla mieszkańców, nie tylko tych, którzy będą chcieli skorzystać i obejrzeć wystawy w muzeum, ale także tych, którzy po prostu w mieście spędzają czas. Czy nasi mieszkańcy, czy turyści, czy przyjezdni, więc Muzeum Sztuki Nowoczesnej to jest takim punktem centralnym, nie tylko ze względu na to, że jest w centrum miasta, ale też pokazuje tę nową politykę, tę nową opowieść o mieście jako miasta przyjaznego, jako miasta skierowanego także do mieszkańców i do tych, którzy tutaj krótko albo długo spędzają czas, albo tutaj żyją. Bardzo się cieszę, gratuluję całemu zespołowi, bo w tych bardzo trudnych czasach prowadzenie tak skomplikowanej, tak wymagającej inwestycji, bez zbędnej zwłoki, bez wielkich opóźnień, to jest naprawdę bardzo duży wyczyn. Bardzo serdecznie dziękuję na ręce pani dyrektor, ale to są podziękowania dla całego zespołu. Bardzo dziękujemy. Ja z kolei chciałam zadać pytanie przewodniczącej Rady Miasta, pani Ewie Malinowskiej-Grupińskiej, poprzedzając je takim krótkim wstępem, że też jakby cieszy nas też wiadomość, że jak już wspomniała o tym pani prezydentka Aldona Machnowska-Góra, przegłosowanie też decyzji o tym, że miasto będzie prowadziło i organizowało budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w zasadzie przebiegło jednogłośnie, co było dla nas bardzo taką cieszącą informacją. Chciałam się zapytać, jak według pani przewodniczącej rady, jak ten budynek, czy jak to miejsce będzie albo może być odbierane przez mieszkanki i przez mieszkańców miasta, czym on może być, jakie moglibyśmy mieć dla niego wizje i cele? Szanowni Państwo, rzeczywiście cała Rada zagłosowała za, co nie jest znowu takie częste i zawsze sprawia ogromną przyjemność. Jeśli chodzi o moje odczucia, czym będzie ten budynek, to ja bardzo głęboko wierzę, że to będzie symbol nowej, otwartej Warszawy. Doskonale Państwo wiecie, że nad placem, na którym się znajdujemy przez lata, ciążyło takie fatum. Ile razy mówiono, że tutaj nic nowego nie może powstać. My od wielu lat pracujemy, żeby to zmienić. Już dzisiaj, jak patrzymy na budowę, to już przecież nie pamiętamy, co się działo w międzyczasie, na ostatnie czasy, czyli pandemia. To naprawdę było wszystko bardzo trudne, ale krok po kroku realizujemy tę budowę i różne inwestycje, które są w otoczeniu. Znając panią dyrektor i zespół, który ona prowadzi, jestem pewna, że to muzeum nie tylko będzie, w co wierzę i za co trzymam mocno kciuki, instytucją ponadnarodową, ale będzie też bardzo ważną instytucją lokalną. I dla mnie, jako do przewodniczącej Rady Miasta, ta lokalność jest niesłychanie ważna. Jestem absolutnie przekonana, że cały zespół zrobi wszystko, żeby to muzeum było otwarte, żeby było w nim mnóstwo
nie tylko wystaw, ale debat, spotkań, które będą przyciągały bardzo różnych mieszkańców Warszawy. Nie tylko tych, którzy są zainteresowani sztuką czy sztuką współczesną. Jeżeli chodzi o sztukę współczesną, to proszę Państwa, każda sztuka kiedyś była sztuką współczesną. Jeżeli się nie dba o to, co się tworzy w danym czasie, to po prostu może to ginąć. Wielką siłą jest umiejętność znalezienia tych obiektów, które będą kamieniami milowymi, to takie ostatnio modne wyrażenie, dla przyszłości. Ale myślę, że wszyscy warszawiacy, których na pewno zespół będzie tu zapraszał, będą mieli wpływ na to, jak te kamienie milowe będą wyglądały. To jest muzeum dla warszawiaków, ale warszawiacy będą też dla tego muzeum. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pani dyrektor Joanna Mytkowska, chciałam zapytać, jakie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie żywi wizje, nadzieje, wyobrażenia związane z przeprowadzką? Jakie mamy plany? Dziękuję bardzo za to pytanie. Dla nas jest to oczywiście bardzo wzruszający moment. Widać już koniec budowy, a od swoich początków muzeum zostało założone w roku 2005. Jednym z głównych celów było doprowadzenie do zbudowania takiego domu dla sztuki, dla kultury współczesnej. Więc widzimy koniec, więc to jest ogromny, ogromnie wzruszający moment, ogromnie ważna chwila. Trzeba pamiętać, że Warszawa ma jedno z najliczniejszych, w zasadzie najliczniejsze środowisko artystyczne, a przede wszystkim ma najbardziej zaangażowaną i też ogromnie liczną, już liczoną w setki tysięcy publiczność. Więc mamy nadzieję, że ten budynek jest oczekiwany i że nie tylko my, nie tylko ci, którzy są na co dzień zaangażowani w jego budowę i powstanie, ale również publiczność, zresztą mamy takie sygnały na niego, czeka. Co to dla nas zmieni? Jeśli znają Państwo naszą obecną przestrzeń, czyli pawilon nad Wisłą, mamy w tej chwili bardzo uczęszczaną, lubianą wystawę Aleksandry Waliszewskiej, którą w ciągu miesiąca obejrzało już prawie 20 tysięcy widzów, to proszę sobie wyobrazić, że w tym budynku takich wystaw zmieści się naraz 9. I to mogą być bardzo różne wystawy. Będziemy oczywiście pokazywali malarstwo, rzeźbę, instalacje. Ale będziemy też pokazywali wystawy, które się wiążą z architekturą, z projektowaniem, z modą, z grafiką, ze wszelkimi formami twórczości, których jeszcze dzisiaj nie potrafimy sobie nawet wyobrazić. A oprócz programu wystawienniczego muzeum chce kontynuować intensywny program edukacyjny, program debat, o których wspominała pani przewodnicząca, który jest takim znakiem rozpoznawczym naszego muzeum, podejmować tematy gorące, trudne, krytyczne. Będziemy mieli konferencje, warsztaty, wykłady. Tu jest również miejsce na działania performatywne, działania choreograficzne, na koncerty wreszcie, ponieważ jest tutaj audytorium i dość duże kino na 150 osób. Więc to powstanie, mamy nadzieję, bardzo, bardzo żywe miejsce dla kultury. To, co jest istotne, to też to, że nie chcemy, żeby to było miejsce, które w całości projektuje zespół Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pracujemy, rozwijamy istniejące obecnie programy grantowe, programy konkursowe, tak żeby to publiczność, warszawianki i warszawiacy razem z nami mogła to muzeum programować. Ta dostępność kultury, dostępność sztuki współczesnej no, radykalnie się zmieni wraz z otwarciem tego muzeum i chcemy, żeby to uczestnictwo w tworzeniu programu było pełne. Istotne jest też dla nas to, co w tej chwili możemy robić w stopniu niewielkim, czyli dzielenie się przestrzenią. To jest też przestrzeń dla innych organizacji, dla innych instytucji. Właśnie przez takie programy dzielenia się pomysłami będziemy zapraszać, współfinansować i dzielić się infrastrukturą tego budynku, tak żeby to był naprawdę dom kultury dla całej Warszawy, a będzie oczywiście mógł promieniować na inne ośrodki. Mamy nadzieję na kontynuowanie naszych relacji międzynarodowych. Także już niebawem z wielką przyjemnością zapraszam na otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
A na koniec chciałabym bardzo podziękować osób zaangażowanych w budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W tej chwili już to nie są setki, to są tysiące. Nie wymienię ich wszystkich. Planujemy wielką taką ścianę sławy dla wszystkich budowniczych. Tam się oni znajdą. Będzie miejsce dla pana Maćka Urbańskiego, kierownika naszej budowy, dla pana Antoniego Farona, cieśli, dzięki któremu te detale, które państwo zobaczą, są tak precyzyjne, a budynek jest tak wyjątkowy. Dziękuję oczywiście architektom, którzy projektują nasz budynek, Tom Pfeiffer, ale przede wszystkim Katie Bennett, która jest szefową tego projektu z ramienia studia Toma Pfeiffera, i Szymonowi Wojciechowskiemu z APA Wojciechowski wraz z całym zespołem, który zajmuje się tutaj na miejscu w Warszawie projektowaniem budynku. Całej firmie Warbud za doskonałą jakość, którą przedsmak tego budynku zobaczymy dzisiaj, a już wkrótce skończony z doskonałym jakością materiałów i każdego detalu. Dziękuję bardzo całemu zespołowi Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który od lat tą budowę wspiera, od lat się tą budową zajmuje, a przede wszystkim w tym wypadku naszemu działowi inwestycji, który prowadzi Mikołaj Mundzik. Ogromne, ogromne podziękowania. I dziękuję władzom Warszawy za zainicjowanie tego projektu, ale też za wspieranie w bardzo, bardzo trudnych momentach, w bardzo trudnych czasach. To jest ogromne ryzyko. Dziękujemy bardzo za zaufanie. Dziękujemy za to, że ten projekt mógł się wydarzyć. Ogromne dzięki i widzimy się wszyscy na otwarciu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Chciałabym prosić o zabranie głosu pana Karola Puszarkiewicza, dyrektora Warbudu, z takim krótkim pytaniem. Wszyscy wiemy, może bardziej wewnątrz w muzeum, ale też trochę tymi historiami dzieliliśmy się na zewnątrz, że budowa tego muzeum, tego budynku, to jest historia bardzo dużych wyzwań logistycznych, architektonicznych, inżynieryjnych. Więc myślę, że to jest dobry moment na podzielenie się tymi wyzwaniami i chciałabym jeszcze dorzucić pytanie, czy już te wszystkie najważniejsze wyzwania za nami, czy jeszcze przed nami jakieś trudne momenty. Witamy państwa na tej wyjątkowej budowie. Ona jest wyjątkowa nie ze względu na skalę, bo Warbud zbudował wiele większych budynków, ale ona jest wyjątkowa przede wszystkim na wyjątkowe rozwiązania architektoniczne. Tego nie widać z zewnątrz. To jest, wydaje się, bardzo prosta kostka, ale to wszystko jest ukryte. Detal jest bardzo ważny, jakość jest bardzo ważna. Od początku w zasadzie ta budowa była pełna wyzwań. Przypominam państwu, że znajdujemy się nad stacją metra Centrum i nad trzema tunelami. Mieliśmy bardzo duże wyzwanie związane z wykonywaniem wykopu, z technologią wykonywania tego tak, żeby umożliwić ciągłe funkcjonowanie metra. To wszystko było tak wykonywane, żeby wpływ naszej budowy na metro był minimalny. Funkcjonowaliśmy i wykonywaliśmy ten wykop przy działającej infrastrukturze. Mieliśmy tutaj sieć średniego napięcia, działającą sieć wysokiego napięcia, główną magistralę teletechniczną stolicy. To wszystko było na budowie działające. Jak państwo widzą, ten budynek jest biały, on jest cały wykonany z betonu i to było do tej pory największe wyzwanie. Zanim wykonaliśmy, ten beton był tutaj materiałem wykończeniowym. Nam się beton kojarzy głównie z szarym materiałem konstrukcyjnym. Tutaj ten beton jest docelowym, ostatecznym materiałem, który jest na ścianach, słupach, sufitach. Zanim zabetonowaliśmy pierwszy element z tego betonu, zajęło nam wiele miesięcy żmudnej pracy, przygotowania receptury tego betonu, ponieważ sami wykonujemy go, sami go przygotowujemy, ale również przygotowania i opracowania technologii, żeby zachować tą powtarzalność. Po tym, jak zakończyło się to sukcesem, przyszła pierwsza zima, bo mogą sobie państwo wyobrazić, że wykonywanie takiego betonu architektonicznego od wiosny do jesieni to jest zupełnie co innego jak w przypadku takiej zimy. Ten reżim technologiczny musi być jeszcze wyższy, przygotowanie większe, kiedy temperatura w nocy jest ujemna, w dzień jest dodatnia, kiedy mierzymy się ze śniegiem, lodem. Mamy tu specjalne namioty do przygotowania deskowań i elementów, tak żeby ta jakość była zachowana. Mogą państwo zobaczyć tutaj te stropy,
jak one są zaprojektowane. Galerie są piękne, wygodne, będzie można podziwiać dzieła sztuki. Nie mamy w środku elementów podtrzymujących, czyli nie mamy elementów pionowych. Przez to te stropy są bardzo trudno zaprojektowane. To są często podwójne stropy. Przy normalnych budynkach strop wykonujemy 1-2 dni. Tutaj najtrudniejszy podwójny strop wykonywaliśmy 3 miesiące. To pokazuje jakby skalę trudności, która potem być może nie będzie widoczna. Państwo tylko odczują przestrzeń tych galerii, które tutaj mamy. Równie wielkim wyzwaniem była fasada. Ta fasada nie jest prefabrykowana, jest z betonu. Jest to nasza indywidualna przy udziale architektów technologia opracowana. Betonujemy to na podkonstrukcjach i potem opuszczamy nałożyska znane z obiektów mostowych. Takich technologii nie ma w obiektach kubaturowych. Dzięki temu mamy olbrzymie tafle betonu, w zasadzie nieprzerywane delatacjami. Także zupełnie jest odbiór tego budynku jak takiej czystej kostki. No i to chyba tyle w pierwszej części wyzwań. Natomiast odpowiadając na Panie pytanie, wydaje mi się i z doświadczenia wiemy, że ta druga część będzie jeszcze trudniejsza i tych wyzwań nie zabraknie. Musimy dokończyć tą fasadę, musimy wykonać sufit w podcieniu w tej części arkadowej. Jak widzą Państwo, tutaj mamy pierwsze modele fasady z bardzo dużej tafli szkła. Ta kostka biała będzie dzięki tej fasadzie lewitować nad ziemią. Przechodząc na górę, tam zaczniemy nasz spacer, mamy bardzo trudny dach. To jest przykryty kratą białą i to będzie taka piąta elewacja tego budynku. Pod tą kratą są wszystkie instalacje budynku, czyli serce budynku i oczywiście świetliki, dzięki którym w tych galeriach na najwyższym piętrze będzie naturalne światło. Przed nami jeszcze niespotykanej wielkości drzwi portalowe. Obejrzą Państwo te portale z białego betonu. To są olbrzymie drzwi. Ja być może nie mam jakiegoś dużego doświadczenia, bo pracuję ponad 20 lat w branży, ale jeszcze takich drzwi nie widziałem. Jeżeli chodzi o zakończenie, no to oczywiście instalacje, ogrzewanie płaszczyznowe i oświetlenie. Zupełnie indywidualne doświetlenie, które zostało tu zaprojektowane, dzięki któremu te barwy będą bliskie oryginałowi. Także to światło nie zmieni nam oryginalnych barw tych dzieł sztuki. Wiecha to jest przede wszystkim święto budowlańców i dlatego tutaj w tym miejscu chciałem podziękować naszej kadrze technicznej. Mamy tutaj duży zespół, 60-osobowy inżynierek i inżynierów, którzy codziennie przygotowują produkcję, dbają o bezpieczeństwo, dbają przede wszystkim o jakość. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować naszym robotnikom. Pracuje tutaj około 300 naszych cieśli i zbrojarzy i dzięki nim, dzięki ich pracy, ten beton, który przyjeżdża tutaj w gruszkach, zmienia się właśnie w taki ostateczny, szlachetny materiał wykończeniowy. Jeden z tych robotników przygotował również piękną wiechę na górze, także zapraszam Państwa na krótki spacer. Dziękuję bardzo.